Listen to the fever of a glitter bomb. Listen to the tingle of a sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter's drum. I got a high Oto on, nowy Volkswagen New Beetle. Istna zabawa na kołach. Nazwałbym go nastolatkiem, który przez ostatni czas nieco zmądrzał. Przez ostatnie lata próbował zbytnio upodobnić się do swojego najstarszego brata, który jest jego niewątpliwym autorytetem. Koledzy i przyjaciele zwietrzyli podstęp i przestali z nim utrzymywać kontakty. Zresztą nie dziwię się. Przeszkadzało mu to i zaszła w nim wewnętrzna przemiana niczym w dziadach Adama Mickiewicza. Teraz założył modną, skórzaną kurtkę. Jeździ z jednej imprezy na drugą, przez co rodzice mówią, że traktuje dom jak hotel. Koleżanki go uwielbiają, ceni sobie wygodę, indywidualność, niezależność. Ma niespotykaną aparycję, no ale przecież oprócz wyglądu liczy się też wnętrze. Jest cool, dobrze się ubiera, jest modny, aż po prostu miło jest się z nim pokazać na ulicy. Jest tak, że chyba lubi tańczyć, gdy wszyscy widzą jego, jedynie jego białe zęby oraz białe Nike oświetlone światłem ultrafioletu. Dobra, ale koniec gadania, odpalamy. Volkswagen The Beetle to samochód, którego myślę, że nie trzeba już nikomu przedstawiać. Sama linia przytłoczenia oraz te charakterystyczne duże błotniki wskazują na popularnego garbusa. Powiem szczerze, że niewiele jest wskrzeszonych ikon motoryzacji, które wyglądają tak dobrze jak ten samochód. Dzieci, starsi ludzie patrzą na niego i mówią: ty, to jest garbus, nie? To garbus jest? Model w stosunku do poprzednika znacznie się poprawił pod względem urody. Dzięki spłaszczeniu trochę sylwetki samochód wygląda poważniej, nabrał charakteru. Auto zyskało dynamiczną, zwartą sylwetkę, już nie wygląda jak, nie wiem, pół arbuza na wrotce. Wyobrażam go sobie, jak jedzie ulicami Rio de Janeiro i rzuca napalonym laskom kolorowe korale za drobną, miłą opłatą. Moc, jest moc. Wow. Mam nadzieję, że to słyszycie. Akurat model, który prowadzę, jest dosyć szczególny, bym tak powiedział. Oprócz dwóch białych pasów, które działają na wyobraźnię, nie powiem, ma też coś ciekawego. Nie jest jak napakowany kulturysta, który oprócz dosyć dużych mięśni nie ma nic więcej do zaoferowania. Pod przednią klapą znajduje się dwulitrowy silnik generujący moc 200 koni mechanicznych. Jest to benzynowy motor. Wspomagany jest on skrzynią, dwusprzęgłową skrzynią DSG, kiedy przyspieszam. Naprawdę non-stop jestem zadowolony, aż po prostu pojawia się uśmiech na mojej twarzy. Układ kierowniczy, muszę powiedzieć, że jest precyzyjny jak licznik gazomierza. Po prostu jedzie, samochód jedzie tam, gdzie chcemy. Trzyma się drogi jak student długopisu na zaliczeniu analizy matematycznej. Ostatniej poprawce. To na moment się zatrzymaliśmy. W takim samochodzie, służącym głównie do zabawy, bardzo ważnym elementem są też różne gadżety. A tych gadżetów jest tutaj no całkiem sporo. Przede wszystkim uwagę tutaj przykuwa duży ekran komputera pokładowego. Włączę go tutaj, pokażę wam, jakie fajne tutaj rzeczy są. Możemy włączyć na przykład radio. Radio są różne. Ja tutaj, to nie są jakieś reklamy tych konkretnych stacji, po prostu takie stacje się tutaj wyświetlają. Mamy tutaj różne możliwości, możemy sami dobierać pasmo. Mamy też po prostu listę stacji.
którą możemy sobie dobierać dowolnie. Dobra, cofamy. No mamy pamięć i tak dalej, to rozumiem. Media to oczywiście jest to albo CD, albo coś, albo muzyka, która znajduje się na karcie SD, którą możemy sobie tutaj włożyć. Oraz co ciekawe, możemy tutaj też słuchać po prostu muzyki ze swojej komórki, którą podłączymy przez Bluetooth. Zaraz to zrobię. Spróbuję się połączyć przez Bluetooth. Klikając phone, wyświetla nam się telefon. Samochód komunikuje się z naszym telefonem, dzięki czemu możemy przesłać do niego nie tylko dźwięk, ale też nasze kontakty. Możemy tutaj również wykonywać normalne połączenia, wybierając po prostu numer. Aby połączyć się z samochodem, wystarczy wyszukać urządzenie zewnętrzne w komórce. Teraz to spróbuję zrobić tak szybko. Połączyło się. Niewiele się tutaj zmieniło, ale przynajmniej wiem, że się połączyło. Zaloguj, to jest moja nazwa telefonu. Klikając przycisk map, wyświetla nam się mapa. Możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy, nawet jeśli się zgubimy na pustyni, to myślę, że ta mapa i tak wyprowadzi nas z opresji. Klikając nawigację, mamy dostęp do nawigacji. Klikając przycisk traffic, wyświetlają nam się komunikaty drogowe, jednakże w tym momencie akurat są niedostępne, po prostu nie ma zbyt wielu samochodów. Oraz setup, mamy dostęp do różnych ustawień: radio, media, telefon, system wideo, mapa, nawigacja, info o ruchu drogowym oraz ekran. Wszystkim cofamy za pomocą takich strzałek. No i wracamy do radia, ponieważ chciałbym go posłuchać. Możemy włączyć na przykład radio, którą możemy sobie media, CD, SD, Bluetooth, SD, SD, CD, Bluetooth. Wielu z was nie wie, co to jest skrzynia DSG. Powiem może na prostym przykładzie. Jest pan Henryk, który chce sprzedać myszkę. Bardzo chce sprzedać to mieszkanie, więc daje ofertę w gazecie. Jednakże od razu w momencie dania tej oferty natychmiastowo pojawia się kupiec przed jego drzwiami, dzwoni do drzwi, ma pełną walizkę pieniędzy oraz już podpisaną umowę sprzedaży. To jest tak, że skrzynia DSG jest o jeden krok przed nami. Jeśli jedziemy na przykład na czwórce, to przez cały czas jest też przygotowana piątka. Jest mniej więcej jak aparat Nikon 1, który możemy teraz obejrzeć w reklamach. To jest tak, że gdyby była naszą komórką, zadzwoniłaby do naszego operatora, zanim ten zgłosiłby się do nas z fantastyczną ofertą, lub gdyby była naszą kartą kredytową, zapłaciłaby za rzeczy, które zamówiłaby sobie nasza wybranka, zanim by nas o nie poprosiła. Niedobrze. Ja mam dzisiaj imprezę, jadę na domówkę za moment. Przyjadę tylko do domu, no a później jedziemy. Dobra. Jestem już. Kazali mi kupić kubki na imprezę. Nie jest to zbyt dużo, dlatego myślę, że nie zbankrutuję. Nie wiem, będziemy pić sok tylko, czy wodę. Dobra, tutaj mam jakiś świstek. Sanek 23. Dobra. Dobra, nawigacja, nowy cel, adres. No tak, tak, ulica. Ulica. Dobrze. Tak, o, ulica Sasanek. Bardzo ładnie, szybko znalazło. 23. No i pięknie, rozpocznij. Dobra. No. Trasy są w tej chwili obliczane. Wybierz trasę. Wiele różnicy tutaj nie ma specjalnie. W tych różnych trasach. Wszystkie mają 2 km i... Na końcu drogi skręć w lewo, następnie od razu skręć w prawo. Dobrze.
Dobra, to jedziemy. Na końcu drogi skręć w lewo. Na końcu drogi skręć w lewo, następnie od razu skręć w prawo. Za 50 metrów następnie skręć w prawo. Na końcu drogi skręć w lewo. To chyba nie tutaj. To chyba nie tu. Chyba nie. Chyba coś mi źle powiedział. Napiszę do niego SMS-a. Kolega mi napisał, że jednak ulica Przedwiośnie 23. Jak można do jasnej cholery pomylić Przedwiośnie z Sasanek? Przecież to jest 2 mile od siebie w alfabecie. Nie wiem, no ale dobra, to wpisujemy znowu, no bo już naprawdę się zaczynam denerwować. Ulica Przedwiośnie, już to skumałem, to będzie proste. Przechodnia ulica, nie. Pięknie, Przedwiośnie ulica, no bez problemu znalazło. Numer domu 23, przynajmniej numer domu się zgadza. 20... Tak. 24, 23 nie ma... Trasy są w tej chwili obliczane. Wybierz trasę. Dobrze. Na końcu drogi skręć w lewo. Dobrze, jedziemy. Za 50 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra. Za 50 metrów skręć w prawo, następnie ponownie skręć w prawo. Skręć w lewo. A nie wiadomo, myślałem, że powie, że w prawo. Jestem tutaj, ale tutaj nie ma żadnej imprezy. Szczerze mówiąc, nie wygląda to w ogóle na imprezowe miejsce. No wiecie, dwa domki z białymi płotkami i dom opieki społecznej. Chyba to nie to. Powiem szczerze, że trochę się denerwuję, ale zadzwonię jeszcze raz, a żeby zachować pełną dyskrecję, wyłączę Bluetootha. No i dobra. Dobrze, sploteczna 23. Tak. Nara. Sploteczna 23. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o takiej ulicy. Ale dam mu ostatnią szansę. Nawigacja. Tak. Adres. Ulica. I teraz. Pławna nie bardzo mi się kojarzy ze Sploteczną ulicą. Wygląda na to, że będę musiał kogoś tutaj o to zapytać. Przynajmniej mamy pewność, że to jest gdzieś blisko. Dobra. Gdzie jest ta ulica Sploteczna? Dobra, już bo się zaczynam już denerwować. Dzień dobry! Dzień dobry! Wie pan, gdzie jest ulica Sploteczna? Co? Ulica Sploteczna. Nie przepraszam, wiem. Że się z pana śmieje. Nie wiem. Ale mieszka pan tutaj, tak? Nie. A gdzie pan mieszka? Nie wiem. Ale proszę pana, bo... Tutaj jaka jest ulica ta? Nie wiem. Kolega ma imprezę. Mam zabawę. Gibana. Ta? Tak, i mam... przyjechać na ulicę Sploteczną. Jest co? Taka ulica tutaj? Co? Sploteczna. Co? Jaka? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ja pierdolę. No nie dojadę. Nie dojadę. To znowu ja, a to mój nowy przyjaciel Volkswagen Beetle. W przeciwieństwie do Łukasza, sprawdzę go bardziej pod kątem użytkowym. Wyobraźmy sobie, że już na starcie mam dużo pieniążków, żonę, dziecko, piękny dom.
No i postanowiliśmy kupić samochód, który przyjmijmy, że jest hybrydą ładnego, szybkiego, sportowego i miejmy nadzieję, że choć troszkę rodzinnego samochodu. I to ostatnie mam zamiar dla Was sprawdzić. Dobrze, jedziemy na wakacje. Mamy do zabrania torby, wózek dla dziecka, fotelik, który oczywiście nie będzie częścią bagażu, tylko raczej fotelikiem, tak, dziecięcy, no wiadomo, dziecko się na foteliku, no nie może jechać bez. Torby, rakietki do badmintona, piłka, woda na podróż, no wszystko co najważniejsze. Spróbuję to teraz spakować. Zacznę od wózka, który tu, no, zmieścił się na stos. I to może być dla nas problem, bo nie zmieści nam się ta torba. Zmieścić się może zmieści, ale widzimy, że jest to bez sensu, tak więc wyjmujemy torbę. Wyjmujemy wózek. Dziecko da sobie radę bez wózka. Spakujemy drugą torbę. Wodę z kubeczkami. Rakietki do badmintona. Drugą torbę. I zamykamy. Co prawda wózek nie zmieścił nam się do bagażnika, niestety, nic nie poradzimy. Jedne co mam, to balonik z tego wózka został. Ale na szczęście w środku mamy Isofix, dzięki któremu możemy w bezpieczny sposób zamontować taki oto fotelik dziecięcy. Spróbuję to zrobić. Muszę Wam powiedzieć, że jest to mój pierwszy raz, ale mam nadzieję, że dam radę. I tutaj mamy wystające druty. Nie jest to zrobione tak jak w wapie, że wszystko mamy w środku. Tylko tutaj na wierzchu mam wystające druciki, dzięki którym można zamontować Isofix. Zamocowany. Chodź, Karol. Karol, pochodź ze mną. No dobrze, tak więc jedziemy. Najpierw zrobimy sobie chyba taki przedsmak wakacji, czyli spacer po parku, czyli jedziemy do jakiegoś ładnego parku, gdzie można z dzieckiem się przespacerować. Na końcu jazdy, tuż przed wyjściem z samochodu koło parku, spytamy się Karola, jak podobała mu się jazda. No bo jednak, jak wiadomo, dzieci są bardzo szczere i powiedzą prawdę o tym samochodzie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie zbyt krytyczny głos. Zobaczymy, jak dziecko reaguje na przyspieszenia sięgające 4G. Oczywiście nie 4G, ale miałem dwóje z fizyki, tak więc no za dużo Wam nie powiem o przyspieszeniach, ewentualnie moich osobistych odczuciach. Niestety w wyniku nagłego przyspieszenia, oczywiście nie przekroczyliśmy 50, odpadł nam balon, który był przyczepiony do torby, no bo niestety wózka nie zmieściliśmy. Mam nadzieję, że Karol nie będzie miał im tego za złe i przy najbliższej okazji mu go odkupię. Niestety na podróż nie przewidziałem dla siebie żadnego termosu, kubka na kawę czy niczego takiego, ale Karol, z racji tego, że nie żywi do mnie urazy, że odpadłem mu balonika, pożyczył mi swój kubeczek, który mieści się idealnie do cup holdera. Nie zawadzam o niego ręką, bo nie jest za duży. Naprawdę. Nic dodać, nic mieć. Jest ładny, pięknie się prezentuje. Co najważniejsze, jest pod kolor samochodu. Jesteśmy koło parku. Za chwilę skończy się nasza krótka podróż. I
przy okazji, no nie przetestuję czynników parkowania niestety. Łukasz też z tego co wiem tego nie zrobił, bo jest tu samo u samochodów, musiałem pojechać gdzieś, gdzie jest ich dużo. Akurat na te krawężniki czujnik parkowania nie pika, a jednak pika. Może teraz wrzucę bieg sobie wsteczny, co by wyrównać samochód. I tutaj pika nam, jesteśmy, no nie wiem, dobry metr od krawężnika, który nie jest zbyt wysoki, a już pika czujnik, tak więc no myślę, że w apie się spisywał lepiej. I tutaj teraz nagle przestał pikać, mimo że się zbliżyliśmy, no coś tu jest nie tak, coś jest niedopracowane. Chyba że pika na krzaki, które też są kawał dalej. No, szczerze mówiąc, nie wiem, co chodzi. Przynajmniej nie ma tu pani, która mówi: uwaga! Teraz zapytamy Karola, jak mu się podobało. Zobaczymy, jakie jest zdanie eksperta. Karol, jak ci się podobała przejażdżka? Chciałbyś mieć, tak? Ale wygodnie było. Było wygodne. A przyspieszenie było fajne? Tak, chciałbym się napisać. Wszystko jasne, jak mówiłem na początku, dzieci są bardzo szczere, czyli na pewno powiedział prawdę. Taki samochód chciałby mieć każdy staruszek, każdy młodzieniec i każde dziecko, dla którego, gdy będzie miał prawo jazdy, ten samochód już będzie starym gratem. Nic dodać, nic ująć. Teraz go wyjmę i idziemy na spacer. Piątka. No cóż, nasza przygoda z Beetlem dobiegła już końca i mimo to, że przejechaliśmy nim dwa razy mniej kilometrów niż upem, też się tak samo do niego przywiązaliśmy. Spisywał się bardzo dobrze, jest to no naprawdę rakieta na kółkach, no. Prawda? Naprawdę szybko się rozpędza, robi wrażenie naprawdę na wszystkich chyba bez wyjątków z każdej kategorii wiekowej i pasuje wszędzie, czy to do takiego miejsca jak to, czyli niezbyt zadbane jakieś skwerek na osiedlu, czy przed ładny luksusowy dom, czy do parku, naprawdę świetna auto. Tak, to jest prawda. Powiem szczerze, że ja tych wszystkich pożegnań, podsumowań nie lubię najbardziej, bo robi mi się po prostu smutno wtedy. A samochód w ciągu swojego dnia poznałem całkiem dobrze, tak mi się wydaje i myślę, że się zaprzyjaźniliśmy. Podczas przyspieszania niejednokrotnie pociły mi się dłonie i samochód dawał mi olbrzymią dawkę adrenaliny. Dzięki tym 200 koniom, które są tam pod maską. No tak, no jeśli chodzi o to, dla kogo jest ten samochód przeznaczony, myślę, że także bez wyjątku dla każdej kategorii wiekowej. A jeśli chodzi o jakieś większe grupy, to niestety dla rodziny 3-osobowej max. Bo jak widzieliśmy, wózeczek do bagażnika raczej się nie zmieści, a jeśli się zmieści, to bez innych bagaży, jakby chcieli wyjechać gdzieś dalej, tak jest, będzie nam ciężko się spakować. Fajne spalanie osiągnęliśmy w końcu. Myśleliśmy, że już się nie da osiągnąć niskiego, ale jednak jak na ten silnik, myślę, że średnie spalanie w mieście na wysokości 11,4 litra na 100 km to całkiem dobry wynik. Na początku trochę nas to przerażało, ale to dlatego, bo po prostu zbyt szybko pędziliśmy. No tak, no to taki samochód dostaliśmy, chcieliśmy sprawdzić, co potrafi, no i taki był efekt. Nie, ale oczywiście powyżej 50 km ani razu nie jechaliśmy. Skąd? Nie, ja z górki może 55, ale... Mam nadzieję, że będziecie nas dalej oglądać. Na koniec tylko powiem, że ten samochód przetestowałem ja, Łukasz Zaczyński i ja, Marcin Blejzer. I zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka, w którym nie wiemy, kto będzie głównym bohaterem, ale na pewno nie żaden nudny samochód i pokażemy, co to tam. Tak, dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia.